Przedstawiliśmy 83 projekty ustaw wynikające z naszych doświadczeń, zarówno rządowych, jak i poselskich. Znakomita część z tych ustaw, 62 ustawy, trafiły do zamrażarki. Na chwilę zostały, co prawda, część z nich, 25 ustaw, na chwilę została wyjęta z tej zamrażarki, nadano jej numer druku sejmowego i potem leży i oczekuje w komisji. A więc jest to przejaw hamowania prac nad zmianami, które z naszego punktu widzenia są dla państwa polskiego zasadnicze i bardzo ważne. Tymczasem marszałek Komorowski i cała Platforma Obywatelska nie dają żadnej alternatywy w tych wszystkich sprawach, które są bardzo istotne dla naszego państwa. Na przykład jeżeli chodzi o proces inwestycyjny, o ułatwienia, jeżeli chodzi o wspomaganie tych wszystkich, którzy najmniej zarabiają. Tutaj nie ma alternatyw. Często rząd zapowiada tylko zmiany, organizuje konferencje prasowe i z tych konferencji prasowych zupełnie nic nie wynika. Nie ma projektów ustaw, kraj się nie zmienia, zapowiedziane w kampanii wyborczej zmiany nie następują. Są to gruszki typowe, gruszki na wierzbie.